33 więc witam was w kolejnym odcinku Q&A i od razu na wstępie chciałam przeprosić za to, że wczoraj przez 2 dni nie było filmów, a to dlatego, że byłam u mojej babci, więc no, rozumiecie jak to jest. Z tym byłam też w gościach i po prostu no, nie miałam czasu nagrać wam tego Q&A, ale dzisiaj on jest, także zanim się zaczniemy, to dziękuję za wszystkie pytania, bo naprawdę jest ich bardzo dużo. I myślę, że ten Q&A będzie podzielony na 2 części, ponieważ jak pewnie nie wiecie, ale ja wasze pytania zazwyczaj zapisuję sobie w zeszycie i tym razem mam je pisane w 2 zeszytach, także szykujcie się na dosyć długi odcinek. Więc no, bez dalszych wstępów zaczynamy. No, mam jedno pytanie od użytkownika FanJ2S. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Kiedy będzie ten kalendarz adwentowy? Jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy, to prawdopodobnie pojawi się on w grudniu tego roku. Tak mi się przynajmniej wydaje, albo w listopadzie, albo w grudniu tego roku. Marty B. pyta, czy mogłabym kiedyś nagrać coś z tobą? Jeżeli chodzi o nagrywanie z widzami, to nigdy tego nie planowałam, więc nie chcę cię obrazić, Marty B., ale w ogóle cię nie znamy i jak mam nagrać coś z kimś, kogo w ogóle nie znam, także przepraszam cię, ale niestety nie ma takiej możliwości. Gdzie mieszkasz? Teraz aktualnie mieszkam w Poznaniu, w województwie wielkopolskim oczywiście. Teraz mam dużo pytań od Wiktoria Stajnia Rodeo. Ile masz koni? Teraz aktualnie wszystkich koni mam 125. Ile masz lat? Teraz aktualnie mam 14 lat. Jeździsz konno? Tak. Co prawda teraz mam niestety przerwę, bo no tak okazało się, że przez wakacje była niezbyt ładna pogoda, albo po prostu nie miałam czasu, albo coś. Jakoś tak mi się te wakacje nie udało jeździć konno, ale wcześniej jeździłam i bardzo lubię to robić. I jeżdżę tak od 3-4 lat. Można by powiedzieć, że 4. Ile masz koni szlajś? Koni szlajś mam 103. Od kiedy zbierasz konie? Konie zbieram tak 5-6 lat. O. Ile masz koni papo? Koni z firmy papo mam tylko 2. Ile masz wycofanych koni szlajś? Jeżeli chodzi o wycofane koni szlajś, to trochę ich mam, ale ja nie za bardzo się znam na tym, czy koń jest wycofany, czy nie, bo po prostu tak jakoś nie sprawdzam tego, ale trochę wycofanych jest, ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to liczba. Ile masz koni szlajś 2017? Koń szlajś 2017 mam aktualnie 13. Pozdrowisz mnie na filmie? Tak, bardzo proszę. Pozdrawiam, Wiktorię Stajnia Rodeo. Czy masz konia? Nie, nie mam konia, ale bardzo o nim marzę. Jakie masz zwierzęta? Teraz mam 2 koty. 2 Brytyjczyki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o moich kotach czegoś więcej, to wrzucę wam link do filmu, w którym opowiadałam o moich kotach. Będzie on podany w opisie. W jakim miesiącu masz urodziny? Mam urodziny 17 lipca. Szlajś czy kolekta? O ile bardziej szlajś. Masz psa? Nie, nie mam psa, jak już wcześniej mówiłam, mam kota. Znasz Tymyry? Tak. Niestety nie znam jej osobiście, ale znam ją jako po prostu kanał, bo czasami ją oglądam. Znasz Stajnię Tenebris?
Osobiście nie znam, ale znam jej kanał. Czasem oglądam, ale to chyba częściej oglądam Temery niż Stanie Tenebis. Jaki jest twój ulubiony kanał? Moim... Mam dużo ulubionych kanałów, ale moim chyba najbardziej ulubionym jest Glam Paula i Gram Paula oraz Agnieszka Grzelak. Masz drugi kanał. Póki co na razie nie mam drugiego kanału, ale mogę wam powiedzieć tak w sekrecie, że po skończeniu 16 lat planuję założyć drugi kanał. Tak. Po skończeniu, jak będę mieć 16 lat, to wtedy założę drugi kanał. I on nie będzie o koniach, tylko będzie o grach. Czyli będę tam nagrywała Simsy i różne inne fajne gry, także mam nadzieję, że wam się spodoba, ale to dopiero za 2 lata. Twój ulubiony owoc. Mam dużo ulubionych owoców, bo praktycznie kocham wszystkie owoce i warzywa, ale moim najbardziej ulubionym owocem jest truskawki, maliny, arbuz, borówki. No naprawdę mam wiele ulubionych owoców, ale chyba najbardziej kocham truskawki. Co lubisz robić? Jak jestem w domu i mam wolne, to zazwyczaj siedzę przed komputerem. Tak, wiem, jest to trochę takie niezbyt fajne. W sensie, że niezbyt zdrowe, ale po prostu lubię to. Zazwyczaj właśnie siedzę przy komputerze, jak mam wolne. Jaka jest twoja ulubiona figurka ze Szlajś? Moją najbardziej ulubioną figurką jest ogier fryzyjski Tornado. Pewnie go znacie, także. Jaka jest twoja wymarzona figurka ze Szlajsia? Jeżeli chodzi o wymarzoną figurkę, to... Tak naprawdę to... Mam dwie bardzo wymarzone figurki, czyli wałach Lusitano i wałach Lipicański. Te dwa wycofane. A takie konie, które być może będą w sklepach, to chciałabym uzbierać całą... Chciałabym mieć Ogiera i Zierbaczka Pintabian. Jeżeli chodzi o Bajala, Szlajś Bajala, to bym chciała, bo w katalogu widziałam takiego syrenę na koniu. Tak. Michał Zielony. Teraz mam kilka pytań od Michała Zielonki. Czy wymiana jest aktualna? Tak, wymiana jest nadal aktualna. Jeżeli chcesz się wymienić, to myślę, że podlinkuję ostatni film z wymianą i tam będziesz mógł sobie przeczytać wszystkie szczegóły i do mnie napisać. Koń czy kucyk? O wiele bardziej koń. Czy chcesz mieć własnego konia? Jak już mówiłam, naprawdę marzę o własnym koniu i najbardziej marzę o koniu fryzyjskim. Gniady czy siwy? Chyba siwy. Tak myślę. Teraz mam pytania od Grażyny Gozdek. Ile masz lat? Jak już mówiłam, mam 14 lat. Czy gdybyś mogła, to byłabyś centaurem? W sumie to by było nawet ciekawe. Tak. Gdybym mogła, to bym chciała być centaurem. Tak. Jeżeli ktoś nie wie, to centaur to jest pół koń, pół człowiek. Zjadłaś kiedyś mrówkę? Nigdy w życiu nie zjadłam mrówki. Pokażesz swoją ulubioną figurkę konia? Tak, poczekajcie chwilę. Proszę, to jest moja ulubiona figurka konia, czyli ogier fryzyjski Tornado. Dobra, niech on tu stoi. Teraz mam pytania od użytkownika konie i ja. Na ile kochasz konie? Na po prostu 100%. Konie to całe moje życie i po prostu
No po prostu kocham konie całym moim sercem. Co zwykle robisz? Jak już wcześniej mówiłam, jeżeli mam wolne, no to siedzę przy komputerze. W jakie gry grasz? Moją najbardziej ulubioną grą jest The Sims 3 i The Sims 4, tak. Pewnie rzadko, właściwie rzadko o tym mówię, ale właśnie najbardziej kocham Simsy. Ale najbardziej trójkę. I jeżeli chodzi o inne gry, to też bardzo lubię gry z serii Papa. Papas, na przykład Papas Pastaria. O. Ale ogólnie lubię też gry z serii właśnie Papa. Czy planowałaś kanał? Czy planowałam założyć? W sumie tak, bo kiedyś, zanim przed założeniem mojego kanału, no to oglądałam jakieś filmiki na YouTube, no i wiecie, po prostu mi się spodobały i po prostu chciałam mieć swój własny kanał i potem już tam go planowałam i w końcu założyłam. Twój ulubiony YouTuber. Jeżeli chodzi o płeć żeńską z YouTuberów, to najbardziej lubię Agnieszkę Grzelak. A jeżeli chodzi o płeć męską, to chyba to najbardziej lubię kanał Stu. Stu. No. Miałaś kiedyś bliskie spotkanie ze śmiercią? Nie. Jeżeli dobrze pamiętam, to nie. Oglądałaś film Rafian, tak? Bardzo mi się on podobał i był... No, oglądałam i był bardzo wzruszający. Polecam ten film. Oglądasz Naruciaka lub Boruciaka? Nie. Nie oglądam go. Co oglądasz w telewizji? Jeżeli chodzi o telewizję, to ja właściwie to rzadko oglądam telewizję, ale akurat jak oglądam, to albo oglądam Mija i ja na Teletoon Plus. Czasami coś obejrzę na Animal Planet, albo czasem też obejrzę Pytanie na śniadanie rano. No, różne rzeczy oglądam w telewizji, także. Ile znasz ras koni? Jeżeli chodzi o rasy koni, to znam je wszystkie. Przynajmniej większość ras znam. Masz psa lub kota? Jak już mówiłam, wcześniej mam dwa koty. Oglądasz czasami zawody konne? Jeżeli chodzi o zawody konne, to niestety, no, czasami oglądam, ale zazwyczaj nie wiem, kiedy jakieś zawody się odbywają, bo tak nie jestem rozeznana w tym i rzadko oglądam zawody. Mieszkasz na wsi czy w mieście? Jak wcześniej mówiłam, mieszkam w mieście, czyli w Poznaniu. Morze czy góry? W te wakacje byłam w górach i nad morzem i powiem szczerze, że o wiele bardziej mi się podobało w górach. Komputer czy telewizor? O wiele bardziej komputer. Konie angielskie czy konie fryzyjskie? O wiele bardziej fryzyjskie. Telefon czy laptop? Laptop. Chomik czy świnka morska? Świnka morska, chociaż nigdy jej nie miałam. Rower czy hulajnoga? Nic z tych rzeczy. Nic. O wiele bardziej koń. Miasto czy wieś? To jest trudne pytanie, ponieważ bardzo bym chciała kiedyś mieszkać na wsi, mieć własnego konia. W mieście też lubię mieszkać, więc nie wiem. Powiedzmy, że wieś. Jakie oglądasz kanały? Różne. Najczęściej są to kanały, gdzie pojawiają się vlogi, jakieś śmieszne filmy. Bardzo też lubię oglądać kanały związane z Simsami. Czasami oglądam kanały związane z koniem i Szleś. No, różne takie kanały. Znasz Stajnię Tenebris? Jak już wcześniej mówiłam, znam, ale nie osobiście, tylko z kanału. Wierzysz w niektóre legendy? Niektóre wierzę. Byłaś w Trójmieście? Tak. Byłam w Trójmieście dwa razy w tym roku i w zeszłym. Byłaś w Świnoujściu? Nie, nigdy nie byłam w Świnoujściu. No dobrze, to by było wszystko z pierwszej części Q&A.
Mam nadzieję, że ona Wam się podobała i zapraszam na drugą część, która prawdopodobnie pojawi się już niedługo. Właściwie podejrzewam, że obie części tego Q&A pojawią się dzisiaj, więc czekajcie na drugą część.